Dom, rodzina, podróże, co to znaczy w przypadku profesora Ryszarda Tadeusiewicza? Znaczy, dom i rodzina to rzecz najważniejsza. To nie ulega wątpliwości, że właściwie wszystko, co osiągnąłem, to w dużej mierze właśnie dzięki tej atmosferze domowej, którą stworzyła moja żona. I wobec tego w tym momencie chcę jej podziękować. Natomiast poza domem rodzinnym, rzeczą, którą bardzo lubimy oboje i zawsze bardzo chętnie do tego wracamy, to są podróże, różne podróże. W tej chwili takie bardziej filisterskie, bo mamy już ten wiek, który może skłania do tego, żeby raczej z biurem podróży nawet na drugi koniec świata, ale w wygodnych warunkach. Natomiast kiedyś podróżowaliśmy bardzo tak w sposób eksploracyjny. Znaczy tak, w mojej młodości, jeszcze jak byłem na studiach, wybrałem się motocyklem, miałem taki motocykl WSK, wtedy to był cud świata. Wybrałem się prawie że dookoła Europy. Udało mi się uzyskać odpowiednie paszport i tak dalej. Nie musiałem niczego przy okazji podpisywać. Muszę powiedzieć, że miałem taki zabawny moment, kiedy ta słynna lista Wittsteina była ogłaszana. Wtedy byłem rektorem. Wpada do gabinetu moja sekretarka, mówi: panie rektorze, nie ma pana na liście Wittsteina. Ja mówię: pan nie był, no skąd się tam miał wziąć? Nigdy komu nie podpisywałem. Dobrze, no ale to jest odrębna sprawa. No właśnie, jakimś cudem udało nam się dostać paszport, jakimś cudem udało nam się, nam, to znaczy mnie i mojemu koledze, z którym razem pisałem tą pracę magisterską o tym psie elektronicznym. No i wyruszyliśmy moim motocyklem, no najpierw do, właśnie. No świat zaczynał się wtedy w Wiedniu. To był rok 69, więc w związku z tym było tuż po naszej bratniej pomocy w Czechosłowacji. Niektórzy z państwa może słyszeli coś takiego, że w 68 roku polskie wojska, między innymi wojska Układu Warszawskiego, weszły do Czechosłowacji. Więc jak jechaliśmy tym motocyklem z polskimi znakami rejestracyjnymi przez Czechosłowację, to jakoś nas tam nie lubili, nie wiem czemu. No ale przejechaliśmy przez tą Czechosłowację, otworzył się przed nami zachód w postaci Wiednia. Przyjechaliśmy do tego Wiednia i w tym momencie stwierdziliśmy, że nawet na tym cudownym zachodzie nic nie dają za darmo. No, a tymczasem wtedy, w tamtych czasach, wolno było wywieźć z Polski 5 dolarów. Myśmy jechali na 2 miesiące, no więc jakby podzielić te 5 dolarów przez te 2 miesiące, no to trochę mało. No więc zaczęliśmy w tym Wiedniu myśleć o tym, skąd by wziąć jakieś pieniądze, ale na szczęście, znaczy pieniędzy nie mieliśmy, bo nie było ich skąd wziąć, natomiast mieliśmy taki papier ze sobą. Na tym papierze było napisane w kilku językach, o mnie między innymi, że ja jestem bardzo porządnym człowiekiem i żeby mi pomóc. No papier jak papier, ale podpis był ważny. Było podpisane kardynał Wojtyła. Chcę państwu powiedzieć, że to nam otworzyło drzwi. Wszędzie. Będąc w Wiedniu, udaliśmy się do sekretariatu kardynała Koeniga. Oczywiście nie wpuszczono nas tam. Momentalnie dostaliśmy pomoc. To znaczy tak, dostaliśmy po pierwsze pracę, bardzo dobrą, dużo zarabialiśmy. Po drugie, zostaliśmy włączeni do takiej gminy katolickiej, która się tam nami zajęła, dała nam mieszkanie. Oni mieli ten taki zwyczaj, że starszych ludzi przenosili do domu opieki, ale za to przejmowali mieszkanie. Myśmy dostali takie mieszkanie po takich staruszkach. Brudne trochę było i tak dalej, ale mniejsza z tym, kawałek dało się mieszkać. Dostaliśmy pracę, bardzo no, dobrze mi się tam pracowało, w takim Wiener Brückenbau. Pracowałem jako ślusarz, nawet coś mi tam się czasem udawało zrobić. Ja byłem prawie inżynierem, ale tak to było. Zarobiliśmy troszkę pieniędzy, no i potem wsiedliśmy na ten motocykl i pojechaliśmy. Pojechaliśmy w świat, no i przejechaliśmy tym motocyklem. Właściwie wtedy całe południe Europy, Włochy, południe Francji, trochę Szwajcarii, trochę południowych Niemiec, no i Austrii oczywiście. Bardzo biednie nam się wtedy żyło, ale było cudownie, no i to była taka właśnie wyprawa mojego życia, która zapoczątkowała w ogóle na tym slajdzie kajaki. Ja zawsze pragnąłem, że tak powiem, no, gdzieś tam mieć styczność z wodą.
zakupiliśmy wobec tego z żoną kajak, składak, nazywał się Jantar. No i tym Jantarem pływaliśmy sobie po różnych zakamarkach. To było wspaniałe, dlatego że no teraz są takie wyprawy kajakowe, że jedzie cały tramwaj, prawda, 15 kajaków, 20 kajaków. Myśmy wędrowali właściwie we dwójkę. Dwa kajaki, ja z żoną i kolega z żoną także, więc we czwórkę jeździliśmy. Rozbijaliśmy namiot najbardziej w dziewięciu, najbardziej odległych od ludzi ostępach. No i poznawaliśmy Polskę od tej strony takiej najbardziej no, dzikiej, przyrodniczej, takiej bywało, że to na najbliższej stadyby ludzkiej było ileś tam kilometrów drogi, ale wśród tych no, ptaków, zwierząt, ryb, kolega akurat był wędkarzem, więc zaopatrywał nas w ryby, jakoś tam sobie żyliśmy. I chcę powiedzieć, że no, to w czasach młodości akurat było bardzo miły sposób spędzania czasu, te wyprawy kajakowe, tak jak ten motocykl, te wyprawy kajakowe. No cóż, niestety czas upływa. W tej chwili podejrzewam, że już nie byłbym taki dzielny ani na motocyklu, ani na kajaku. W związku z tym moim ulubionym miejscem jest taka zadyba pod Krakowem. Nie powiem gdzie, bo chcę zachować prywatność. Ale właśnie ten domeczek, który tutaj Państwo widzicie, to jest takie właśnie nasze wspólne z żoną ulubione miejsce. Tam w tym domku mamy 7 kotów przybłędy, jest pies. No i po prostu jest działka, ogródek, kwiaty, śpiewające ptaki. No i coś bardzo pięknego, mianowicie właśnie ten kontakt z przyrodą, ale już nie taki może eksploracyjny jak na tych kajakach, ale za to bardziej w wygodnych warunkach, no bo z czasem człowiek zaczyna cenić wygodę. Ja już jestem w tym czasie. Co lubię, na to pytanie odpowiadał profesor Ryszard Tadeusiewicz, informatyk, automatyk, biocybernetyk, trzykrotny lektor Akademii Górniczo-Hutniczej. Panie profesorze, serdecznie dziękuję za to spotkanie. Dziękuję także Państwu za stworzenie tak wspaniałej atmosfery. Mam nadzieję, że Państwo nie tylko otrzymali solidną porcję wiedzy, ale także poczuli to, co to znaczy radość obcowania z mistrzem. Co tam miało? Co tam mamy?